łączą aktywny odpoczynek z wolontariatem, turystyką, badaniem i poszukiwaniem zabytków. Uczestnicy 10. edycji Wakacji z Historią trafili tym razem do Grudziądza. W Forcie Wielka Księża Góra prowadzą badania i prace terenowe. Ich efekt jest naprawdę imponujący. Są tutaj zaledwie od kilku dni, aż trudno uwierzyć w to, ile pracy włożyli w uporządkowanie tego wyjątkowego terenu. Ludzie z pasją, którzy wakacyjny wypoczynek łączą z przygodą, tajemnicą, odkrywaniem pokrytych kurzem czasu miejsc. Witamy na najbardziej szalonej imprezie roku, czyli na Wakacjach z Historią. Imprezie, która składa się z kilku najważniejszych elementów, czyli z historii, z badania albo poszukiwania zabytków, z konserwacji zabytków oraz relaksu pod namiotami. Jesteśmy na forcie Wielka Księża Góra w Grudziądzu i właśnie tutaj mamy swoje obozowisko i bazę wakacji z historią, 10. wakacji z historią. Jubileuszowych, to brzmi dumnie, bo to naprawdę niezwykłe, że pasjonaci z całej Polski, wcale nie znając się wcześniej, spędzają wspólnie kilka dni w roku, eksplorując niezwykłe miejsca, do których fort Wielka Księża Góra z pewnością należy. Są to wspaniali ludzie, którzy fascynują się historią i przeżywają ją tak jak my. Fantastyczna praca wykonana. Tutaj została w tym momencie nowa ścieżka, którą po prostu będziemy do zwiedzania i udostępnione następne obiekty historyczne, które tam w tym miejscu się znajdują. Zobaczmy, to efekty bezinteresownych, społecznych prac archeologicznych i porządkowych uczestników wakacji z historią. Tutaj właściwie zaczyna się lub kończy, zależy z której strony byśmy szli, ścieżka edukacyjno-historyczna, którą przygotowaliśmy podczas wakacji z historią. 5 dni wystarczyło nam na to, żeby odsłonić te stanowiska dla armat, które są za nami. Stąd turysta pójdzie w miejsca do tej pory niedostępne, które były de facto dziczą. Dziczą, krzakami, ostoją zwierzyny. Będziemy przechodzić przez coś, co prawie było rezerwatem, ale zawierało także ślady historii. I to takie niezwykłe ślady historii. Zapraszam. Podążamy zatem dalej w teren, który jeszcze kilka dni temu był niedostępny. Teraz jest tutaj ścieżka, a nawet schody, które prowadzą w niepozornie wyglądające miejsce. Miejsce, w którym praca wre. Skrywa w sobie umocnienia ochraniające podejście do fortu od tej właśnie strony drogi. Czyli mamy linie zasieków, znakomicie zachowane linie zasieków, które zasłaniały ziemiankę, zapewne drewnianą, która zostanie zrekonstruowana w dalszym etapie prac. W odkrywanie tajemnic historii zaangażował się także Wojtek. Musimy obczyścić różne rzeczy, zrobić dróżki dla turystów i pracujemy mocno. Słuchaj, a udało ci się coś znaleźć? Tak, moneta. To, co znajdują, to najczęściej pozostałości wyposażenia schronów. Składują je w jednym miejscu. Przedmioty te zostaną wyeksponowane w przyszłości dla zwiedzających Fort Wielka Księża Góra. Wiedza jest tutaj kluczowa. Łówka jest z fabryki Noblina, czyli Polska z okresu przed 1939 rokiem. A to już kolejny obiekt na ścieżce wytyczonej przez miłośników historii. Który składa się z dwóch elementów. Pierwszego, takiej osłony betonowej, w której mógł się schronić obserwator, połączonej transzeją z dołem po ziemiance, czyli tam była drewniana ziemianka, w której był rodzaj sztabu, zaplecza technicznego tego miejsca. To wszystko było zasypane, było tylko widać wgłębienie lekkie, no i wierzch tego betonu. Wakacje z historią łączą pokolenia, łączą całe rodziny. Często tak bywa, że mąż wyjeżdża na poszukiwania, a ja z dziećmi w domu, ze synem wyjeżdża. A tutaj możemy być wszyscy razem i razem coś robić. No na przykład jak tutaj prace społeczne, taki wolontariat, coś zrobić dobrego i przy okazji odpocząć. To tutaj jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Tutaj jesteśmy jakby na trzeciej twierdzy takiej z czasów XIX, XX wiek i wcześniejsze, bo jednocześnie tutaj poznając ten region poznaliśmy też Cytadelę, bo była też wycieczka i to jest najstarsza część umocnień fortyfikacyjnych Grudziądza. W wolnych chwilach uczestnicy wakacji z historią zwiedzają zabytki Grudziądza i najbliższych okolic, zamieszczając obszerne relacje na facebookowym profilu, promując w ten sposób miejsca, którym dodają skrzydeł utkanych z własnej pracy, pasji i radości jej dzielenia. Jakie miejsce wybiorą za rok, tego jeszcze nie wiedzą. Z pewnością warto podążać ich śladem.